Niestety maleją szanse na to, że Maciej Sulęcki stanie za kilka tygodni do walki o Mistrzostwo Świata WBO wagi średniej z Dimitriusem Andrade. Polak wciąż odczuwa mocny ból prawej dłoni w wyniku odprysku jednej z kości śródręcza, do którego doszło w czasie czerwcowego pojedynku z Gabrielem Rosado. Mechanicznie rękę ma zdrową. To się nie nadaje, bo ja mogę nawet chwytać, ja siatki dźwigam ciężary, trenuję, ale nie mogę uderzyć, bo w momencie uderzenia jest ból. To jest taka walka, że nie ma co jej brać na hura, trzeba być zdrowy w 100%. Ja tam wyjdę po zwycięstwo, wiem, że jestem w stanie tą walkę wygrać. Andrade to nie Gołowki, na nie Canelo, ale poczekajmy, co będzie z ręką. Macieja Sulęckiego czeka teraz wizyta u lekarza oraz spotkanie z promotorem Andrzejem Wasilewskim i trenerem Piotrem Wilczewskim. Decyzja dotycząca gotowości do walki o pas zapaść ma do końca tygodnia. Dimitrius Andrade na ring wróci 22 lub 29 czerwca na gali organizowanej w Providence. Damn.